Jeżeli chodzi o silnik Miamy, bo serii X30 bardzo fajne, bardzo przyjemne i takie, które przynoszą nam, to znaczy mi i Frankowi, bardzo fajne wspomnienia z przeszłości tak naprawdę, bo my się wychowaliśmy na silnikach, które które trzeba kręcić, gdzie trzeba rączkę włożyć, samemu coś sprawdzić, przykręcić, odkręcić górą, dołem, także to są bardzo fajne rzeczy. Okej, oczywiście w Okeju takie same są gaźniki, czy podobne, i w podobny sposób je się ustawia, ale w Polsce takich kategorii nie mamy na co dzień. Oczywiście mistrzostwa polskie, ale na co dzień nie mamy. Więc to dla nas to jest bardzo fajny powrót do przyszłości, a nie tylko zamknięte gaźniki i wszystko robione przez mechanika. Nie, fajnie, że kierowca też może mieć swój wkład również już w tych małych kategoriach, to jest bardzo niespotykane. Nawet w Baby i w Mini, więc to jest super i mam nadzieję, że będę mogła przekazać moim tym mniejszym kierowcom właśnie też, żeby mogli się nauczyć, jak to fajnie wygląda i jak to właśnie z perspektywy kierowcy można fajnie samemu być w kontroli tego, jak jedzie silnik. Dla mnie to jest bardzo fajne, że się pojawia coś nowego. Myślę, że dla wszystkich to jest taki powiew świeżości. Dlaczego nie? Dlaczego się nie sprawdzić na innych oponach? Dlaczego się nie sprawdzić na innej charakterystyce silnika? Dlaczego nie poznać, jak działa gaźnik, jeżeli chcemy jechać w kategoriach międzynarodowych, na przykład w Okeju? To jest fajne. Kategoria Mini ma charakterystykę opon podobną do opon Vega, którą się stosuje w M60. Więc no, jeżeli chcielibyśmy pojeździć, czy nawet spróbować się za granicą, to jest dużo zespołów, które są bardzo podobne. I dla nas to jest fajne. To jest po prostu kolejna seria, kolejne zawody, które są dostępne w Polsce. I to jest fajne, trzeba spróbować wszystkiego. Seria Nie da się ukryć na świecie jest ogromna, przeogromna. Nie mówię, że się zamykamy na to, co już robimy, ale staramy się być otwarci na wszelkie nowinki. No i staramy się, żeby kierowcy byli jak najbardziej rozwinięci. Nie chodzi o to, żeby jechać szybko tylko w jednej kategorii. Chodzi o to, żeby też z dużą łatwością przestawiać się między kategorią a kategorią. Bo wychodzę z założenia, że w przyszłości da im to dużą przewagę, jeżeli się będą zmieniać warunki, bo jest to podobna zasada. W związku z czym chciałabym, żeby byli jak najbardziej rozwinięci i wszechstronni.